Speer i Hitler. Architekt diabła. Dönitz. Hess. Speer. Rozbierać się. Mam zawrotę głowy, nie wytrzymam. To usiądź na podłodze. Część trzecia. Szpandał. Kara. Funk. Berlin. Więzienie Szpandał, lipiec 1947 roku. Albert Speer, tak. Pochyl się i oprzyj ręce na stole. Niżej. Rozluźnij się. Więźniom zabrania się rozmów. Możecie mówić tylko do głównego strażnika, jeśli macie pytania dotyczące pracy, zdrowia albo osobiste. Numer 1. Numer 2. Numer 3. Numer 4. Numer 5. Numer 6. Numer 7. Jeśli naruszycie zasady, zostaniecie ukarani, tracąc przywileje, jak światło w celi na okres do 4 miesięcy. Wasze racje żywieniowe zostaną zastąpione chlebem i wodą.
Z celi zostaną usunięte wszystkie meble. Jeśli będzie to konieczne, zostaniecie skuci łańcuchami. Spójrzcie na Szpera, wykopał dziurę pod murem. Zranił się pan numer 5. Drobiazg. Dlatego tu jestem. Rzućmy na to okiem. Znam pana, panie Szper. Pracowałem dla pana. W przemyśle zbrojeniowym. Pracownik przymusowy? Tak. Wyłączcie światło. Dajcie mi spokój. Chcę spać. Światło sprawia mi ból. Przestań, numer 6. Cisza. Kochana Gretel, odkrywam właśnie wielkie zalety małych pokoi. Na przykład, nie ruszając się, masz wszystko w zasięgu ręki. Teraz rozumiem, dlaczego Filip II, mieszkający w wielkim pałacu pod Madrytem, prawie zawsze przebywał w maleńkim pokoiku, niewiele większym od mojego. Z twoją pomocą dam sobie radę. Nagrodą za naszą cierpliwość mogą być wspaniałe wyprawy w góry i wędrówki brzegiem rzek. Może los nie będzie dla nas tak twardy, jak dziś myślimy. Numer 5. Wezwijcie pielęgniarza. Kochana Gretel, mogę pisać co 4 tygodnie. Odpowiedź o długości do 1200 słów ma być napisana przez jedną osobę, ale dzieciom wolno napisać część listu. Czasem walczyliśmy o słowa. Nie zawsze mieliśmy identyczną liczbę. Na niektóre tematy dostawaliśmy więcej. Niekiedy był to po prostu obowiązek. Jeszcze 84 słowa. Nie martw się o mnie, czuję się wypoczęty i zdrowy. Pisanie tych listów było potworną katorgą. Każdy weekend matka mówiła, napisz kolejny list. Odpowiadałem, że zrobiłem to już tydzień temu. Dla rodziny napisanie 1600 słów stanowiło nie lada wyczyn. To była ciężka praca.
Kochany tato, nie wiem co powiedzieć, muszę już iść. I kropka. Bogu dzięki. Gdy napisałem choć tyle, wszystko grało, list był gotowy. Proszę na to spojrzeć. Nie przywykł pan do pracy fizycznej. Mówił pan, że mnie zna. Potrzebujemy plastra. Byłem deportowany. Potem ciężko zachorowałem. Trafiłem do szpitala Departamentu Budownictwa w Berlinie. Byłem dobrze leczony przez doktora Heinza. Udzielił mi schronienia w swojej rodzinie. Ocalił mnie. A teraz mogę pomóc panu. Jeśli chce pan coś napisać, przemycę list. Nikt się nie dowie. Kochana Gretel, pisanie tajnego listu jest bardziej ekscytujące niż polowanie na lwy. Znaleźliśmy wyjście. Nasz przyjaciel zaniesie list komuś, kto ci go przekaże. O tych listach nikt nie może się dowiedzieć, nawet moja matka. Przechowuj je w bezpiecznym miejscu. W oficjalnych listach nie wspominaj o niczym, o czym nie dowiedziałaś się z legalnej korespondencji. Numer 5, wyjść. Numer 5. Przywitaj się jak należy. Spójrzcie na Szpera. Wzorowy więzień aliantów. Wiecznie zapracowany. Od tych wszystkich przerw skrzywiła ci się szczotka. Nie tak jak kręgosłupy generałów dźwigających swoje zbrodnie. To, jak mówiłeś o Führerze w sądzie, było zdradą. Zdradą? Nie oglądałeś filmów o obozach koncentracyjnych? Jako żołnierze nie wiedzieliśmy o nich. Dokąd byśmy doszli, gdyby każdy żołnierz wydawał własne rozkazy? Widzisz, gdzie jesteśmy? Owszem. Wierny minister rządu, który planuje zabójstwo prawowitego przywódcy kraju. Przynajmniej próbowałem zakończyć wojnę. Dla pana wojna była przestępstwem od chwili, gdy ją pan dostrzegł. Tylko dlatego, że została przegrana, a wcześniej nie była przestępstwem? Nie zdawałem sobie sprawy. To przez ciebie tu jestem.
Gdybyś nie poszedł do niego i nie wskazał mnie jako następcy, nie siedziałbym tutaj. Hitler spytał mnie o zdanie. Nie mogłem mu zaprzeczyć. A ty dobrze wiesz, dlaczego tu jesteś, drogi admirale. Poczta dla numerów 1 i 5. Do widzenia. Co to? Wygląda jak kalendarz. Słodki. Zrobiłam to dla ojca? Nie pamiętam. Pochodzi ze Szpandau. Z początku mogliśmy wysyłać takie rzeczy. Kochany tatusiu, dziś byłam u babci. Miło jest mieć własny pokój. Żyję jak księżniczka, tylko szkoda, że pada. Chciałam spróbować jabłek, żeby zobaczyć, które są najsmaczniejsze. Mój pierwszy dzień był bardzo fajny. Jeśli reszta będzie podobna, czekają mnie udane wakacje. Tak się pisało. Musiałam mieć 11 albo 12 lat. Zabezpieczono drogę zaopatrzenia dla zachodniego sektora Berlina. Most powietrzny zdał egzamin. Tak brzmiały nagłówki dzisiejszych gazet. Kolejny był równie niezwykły. Co 8 minut w berlińskim porcie lotniczym Tempelhof ląduje samolot. Mikrofon radia RIAS jest na miejscu, gdy samoloty transportują żywność z Frankfurtu do Berlina, by nakarmić stołeczną ludność. Amerykanie chcą nakarmić całe miasto przez most powietrzny. To możliwe, ale trudne. Ile ton dziennie? Ile samolotów? Wiedziałem. Wynaturzona koalicja między Rosjanami a Zachodem musiała runąć. A jeśli to wojna? Będziemy pierwsi na rosyjskiej liście do egzekucji. Albo wywiozą nas do Moskwy. Mieszkanie Hitlera przy Prinzregentenstrasse. Typowa klasa średnia, drobno mieszczaństwo. Przypominało dom nauczyciela, pachniało przypalonym olejem i zgniłymi śmieciami. W jednym kącie popiersie Wagnera. Delikatnie haftowane poduszki, solidne, misternie gięte meble. Książki za szkłem. Nic nie zdradzało, że właściciel jest od 3 lat kanclerzem Rzeszy. Jest pan zaskoczony, Speer? Walczę z tym od lat. Gdy maszerują oddziały szturmowe, godzinami muszę trzymać rękę w górze bez drżenia. Po latach ćwiczeń jestem w tym najlepszy.
Niech pan spojrzy, jak często Göring musi opuszczać rękę. Musi opuszczać rękę. Pani mąż stworzy budowle, jakich nie wznoszono od 4000 lat. Koniak ma piękny kolor. Przemycano nie tylko listy. Na Boże Narodzenie i urodziny dostawał przysmaki. Pasztet z gęsich wątróbek i tym podobne. Główną atrakcją były kawior i szampan. Pierwsza huśtawka po alkoholu od 3 lat. Twoja polityka budowy dużych statków nie była na czasie. Führer też tak uważał. Wiesz co, Dönitz? Byłeś tylko ambitnym młodym oficerem. Natychmiast zdałem sobie z tego sprawę. Gdybym w 1941 roku dostał 300 ubotów, pokonalibyśmy Brytyjczyków. Wciąż nie rozumiesz, że umieli je namierzyć? To twoja wina. Do połowy 40 roku produkowałeś tylko 2 uboty miesięcznie. Tak było. Pogadaj ze Sperrem, może ci kilka zbuduje. Lubisz orzechy? Zasadniczo tak. To potrwa tylko 10 lat. Do tego czasu już mnie tu nie będzie. Będzie takie wysokie. To orzechowce, tak. Posadził je pana ojciec. Ale wyrosły. Sperr ogrodnikiem. Nie wiem, czy kiedyś mógłby to sobie wyobrazić. Ostatni raz widziałem ją w Norymberdze. 2,5 roku. Macie rozmawiać po niemiecku. Żadnych tajemniczych gestów ani rozmów o polityce. Nie wolno nic podawać ani odbierać. Nie dotykajcie się, bo zakończymy wizytę. Kochana Gretel, ta rozmowa przypomina publiczne spotkanie, brak prywatności. Od kiedy wymieniamy się tajnymi listami, chodzi tylko o to, żebyśmy na siebie popatrzyli. Temat rozmowy nie ma znaczenia. Wyrażanie miłości w samym środku tego przedstawienia? Nie, to nie w naszym stylu. Dzień dobry. Świetnie wyglądasz, Albercie. Ty też. Wzięłaś się w garść. Wszystko w porządku? Tak. Und
Jak mama? Mieszka z nami na piętrze. Wciąż jest wielką damą. Przyjmuje artystów i profesorów. A dzieci? Mam z nimi dużo pracy. Tak. Albert bardzo wyrósł. Działa w kościelnej grupie młodzieżowej. Hilda to już nastolatka. Margaret też niedługo taka będzie. Dziewczynki dobrze się uczą. Albert się buntuje, ale mogę ufać naszemu pierworodnemu. Jeśli potrafi rysować, powinien zostać rzemieślnikiem. Może robić meble. A co z Fritzem, Ernstem i Arnoldem? Ernst poszedł do pierwszej klasy. Arnold jest silny. Zawsze gdzieś wychodzi, jest rezolutny. Przypomina ciebie. Możesz mi przysłać nowe zdjęcia. Powieszę je w celi i będę was codziennie oglądał. Załatwione. Nasz Fritz jest małym profesorem, szybko rachuje. Tak jak ty, gdy chodziłeś do gimnazjum. Gdybym studiował matematykę, wszystko potoczyłoby się inaczej. Przyniosłam ci nową fajkę, dziękuję. Miło ją zapalić, szczególnie gdy... Gdy wrócę do domu, znów rzucę palenie. Nieważne, pal ile chcesz. Nie. Usiądę w otwartym oknie i będę wyglądał na ogródek. Cieszę się, że przyszłaś. Mamy jeszcze dużo czasu. Myślę, że matka była bardzo serdeczna, ale wychowanie, okoliczności i wpływ mojego ojca spowodowały, że zachowywała rezerwę. Potrzebowała tego, by przetrwać po wojnie. Matka była bardzo opanowana. Wzięła się w garść, nie obarczała rodziny. Codziennie zajmowała się dziećmi. Łączyła zabawę z codziennymi obowiązkami. W tym czasie była niezwykle silna. W przypadku radzieckiej agresji staniemy się jej pierwszą ofiarą. Zimna wojna przeciw nam jest prowadzona z ogromną siłą. Otrzymaliśmy wiadomości. Hess szybko podupada, jest coraz bardziej obcy. Nie powinniśmy go ignorować. Z raportów wynika, że w strefie wschodniej zamierzają wprowadzić obowiązkową służbę obywatelską. Wspaniały dzień. Urodziny Führera. Zapomniał pan? Wie pan, że mam odmienne zdanie o Hitlerze. I wiem, kiedy to się zmieniło. Dla mnie on wciąż jest Führerem, panie ministrze. Nie musimy tu rozstrzygać naszych sporów. Nie komplikujmy sobie życia.
Oczywiście. Panie ministrze. Drogi Arnoldzie, bardzo dawno cię nie widziałem, prawie 4 lata. Twój list świadczy, że jesteś tak wesoły jak dawniej. Posiadasz wiele talentów, co ułatwi ci życie. Wiem, że masz energię, by osiągnąć cele, które sobie wyznaczyłeś. Kochany tato, właśnie wróciłem ze świetlicy. Było tam fajnie, w szkole też. Nieprawda. Na świetlicy nie było fajnie. Bardzo tęskniłem za domem. W ogóle nie było przyjemnie? Nie. Kto kazał panu to napisać? Nie wiem, to chyba był mój pomysł. Bardzo się staraliśmy uczynić jego życie lżejszym, przekazując miłe informacje. Oczywiście ten udawany, idealny obraz życia był daleki od rzeczywistości. Czy ojciec robił podobnie? Myślę, że tak. Nie miał wiele do opowiadania z codziennego życia. Drogi Arnoldzie, twój pierwszy długi list naprawdę mnie zaskoczył. Nie miałem pojęcia, że tak wiele nauczyłeś się w szkole. Dowiedziałem się bardzo ciekawych rzeczy. Widzę, że piszesz bardzo starannie. Naprawdę mnie zadziwiasz. Nigdy nie wyraził pan prawdziwych uczuć. Podobnie jak żadne z was. Nie rozmawialiśmy o uczuciach. Nigdy o nich nie rozmawialiśmy. Wyglądasz lepiej niż ostatnio, 6 października 1950 roku. Masz więcej energii. Co z dziećmi? Zdrowe? Tak. Co u Alberta? Ma dosyć szkoły przez łacinę. Powinien zostać stolarzem. Gdzie będzie uczył się zawodu? W Zomer i spółka w Heidelbergu. Dobrze. Będzie miał blisko do pracy. Musi się uczyć na stolarza, zanim zacznie, przejdzie kurs. Dawał żonie wytyczne odnośnie dzieci, zawsze? Tak, instrukcje. Kierował całą rodziną z więziennej celi. Przynajmniej próbował. Tak postrzegał swoją rolę, że powinien mówić całej rodzinie, co ma robić. Twój ogród jest zaniedbany, bo nie jestem w stanie się nim zająć. Dbaj o zdrowie, to najważniejsze. I pozdrów dzieciaki. Podziękuj im za wspaniałe listy. Dobrze. Bardzo się starają napisać wystarczająco dużo słów. Wrócę w maju. Przyszłego roku. Do widzenia, Albercie. Nie pamiętam żadnych rozmów, gdy pytaliśmy matkę, jak było w Spandau. W miarę upływu czasu stało się to pewną rutyną. Wiedzieliśmy, czyja kolej wypada, kto powinien lub musi pojechać do Berlina. Przygotowywaliśmy się na to, ale ze sobą nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Brakuje mi kontaktu z dziećmi. Nie mieszkamy już z nimi.
Nie wiem, o czym im pisać w listach. Wie pan, że moja żona... Tak. Mają wszystko na głowie. Moja wspaniale wychowuje dzieci. A moja mnie rzuciła. Naprawdę? Ma innego? Tak. Stara śpiewka. Moja Henny. Nie myślałem, że to zrobi. Ale dzieci są po mojej stronie. Wszystkie. To mi pomaga. Oto wykonany przez niego szkic kamiennego ogrodu. Był dość mały, 5 na 3,5 metra. Warstwami piął się ku górze. Leżąc w środku, jakby patrzył na wieże i mury miasta. W interesie Sowietów nie leży przejęcie zrujnowanego kraju, ale zagarnięcie go z całym jego potencjałem, by zyskać wystarczającą siłę na prowadzenie wojny z USA. Mam nadzieję, że nie będzie wojny. Napiszę do żony, żeby jak najszybciej opuściła z dziećmi Niemcy. A jeśli Rosjanie zaleją Berlin? Poprosiłem amerykańskiego komendanta, by pozwolił mi popełnić samobójstwo. Kochana Hildo, pytałaś, jak inteligentny człowiek mógł zrobić coś takiego. Jestem przekonany, że wzbudziłem w sobie głębokie poczucie winy. Są rzeczy, którym człowiek jest winny, nawet jeśli ma usprawiedliwienie. Są one tak dalekosiężne, że nie pasują do nich żadne wymówki. Są rzeczy, którym człowiek jest winny, nawet jeśli ma usprawiedliwienie. Są one tak dalekosiężne, że nie pasują do nich żadne wymówki. Może cię uspokoi, że nie wiedziałem o tych potwornościach. Amerykanie powiedzieli mi później, że też tak uważali, ale ta odpowiedź mnie nie satysfakcjonuje. Zadaję sobie pytanie, czego mogłem się dowiedzieć na moim stanowisku, gdybym tylko chciał? Może nie wszystkiego, ale wiele. Pytam siebie, czy mogłem coś zrobić, gdybym czuł się odpowiedzialny za inne czyny Hitlera. Mówiąc szczerze, odpowiedź jest negatywna. Moja posada architekta, wspaniałe projekty, były tak niezbędne, że pewnie zaakceptowałbym wszystko. Kohlsfeld, biuro architektoniczne Woltersa. Wykreślmy ten tekst o Żydach. Żydowscy lokatorzy byli upychani w gettach. Pominiemy ten akapit. Wiesz co? Moja babcia musiała opuścić dom, ale mogła go sprzedać. Tak, wiem. Wiedziałeś o tym? Każdy Żyd musiał opuścić dom. Potrzebowaliśmy mieszkań. Tak.
Szczegółami zajęło się biuro wdrożeniowe. Ja tym nie kierowałem. Zgodnie z dekretem Szpera trzeba dodatkowo opróżnić 5000 żydowskich domów. Zwiększy się liczebność kadry, by poradziła sobie z Żydami. Wykreśl to. Nic nie wiedziałem o tych potwornościach. Powinienem wiedzieć, właśnie tak powiedział. Pan też musi tak powiedzieć, bo inaczej nie byłoby to wiarygodne. Nic o tym nie wiedziałem. Nieważne, czy jest to wiarygodne, czy nie. Gdy wrócił do domu, mogłem go o to spytać ponownie. Zadać dokładnie to pytanie. Myślałem o tym, ale tego nie zrobiłem. Ułatwiałam mu zadanie, bo pytałam tylko do pewnego momentu. Akceptowałam odpowiedzi, których mi udzielał. Nigdy nie pytałem go o sprawy dotyczące III Rzeszy. Nigdy? Nie. Mówi się o tym, co się widzi. Nazywaliśmy to zachowywaniem pomników historii. Zapisywałeś każdy krok. Gdyby wojna skończyła się inaczej, mogę przeczytać kronikę? Najpierw musimy ją poprawić. Mogłoby być inaczej, gdyby dowiedział się pan, że w tych miłych listach okłamywał siebie i rodzinę. Teraz możemy próbować to udowodnić tylko krok po kroku. Gdyby wiedział i zaakceptował ludobójstwo, czy wtedy byłby dla pana innym ojcem? Oczywiście. I nie tylko. Takiego ojca inaczej byśmy traktowali, pamiętając o jego pozytywnych osiągnięciach. Nikt nie mógł pomóc twojej babce. Dziś też nie ma dla nikogo ratunku. Ja byłem w stanie ci pomóc. I cieszyłem się, że to robię. A jeśli Szper wiedział, że pracowałam w twoim biurze? Ty i ta twoja rasowa skaza. Nie mów tak. Nic by nie powiedział. Nawet by ci pomógł, gdybyśmy mieli problemy, uwierz mi. W imieniu narodu niemieckiego popełniono nieopisane zbrodnie, które zobowiązują nas do moralnego i materialnego zadośćuczynienia, nie tylko za indywidualne szkody wyrządzone Żydom, ale także za mienie żydowskie należące do ludzi, którzy już nie żyją. W związku ze złym stanem zdrowia numer 3 otrzymuje fotel. Wspaniale. Nie potrzebuję fotela. Skoro mam problemy z oddychaniem i pogorszył się mój stan zdrowia, powinni mnie zwolnić.
Gdzie go kupiliście? W składzie meblowym w Berlinie. Mogę? Proszę. Rozumie pan moje najgłębsze uczucia, Speer. Jest pan geniuszem. Jak często Hitler mówił mi, że te budowle będą prezentowały wielkość naszej epoki na wieki. A teraz ten fotel. Zaczynałem rozumieć, że ten banalny fotel w celi von Neurata jest prawdopodobnie jedyną rzeczą pozostałą po tych latach pracy. Czasem czuję się, jakbym dotarł do punktu końcowego, jak ostatni klasyk. Marion? Czytałaś list Alberta? Pracowałem nad pamiętnikami 10 dni. Casanova nigdy nie spisałby wspomnień, gdyby ostatnich dni nie spędził w nędznym czeskim miasteczku. Pisze pamiętniki. Casanova i Speer. Dziwne, prawda? Nie miał przygód z kobietami, w przeciwieństwie do ciebie. Jestem wierny. A twoja żona? Cóż, nie mogę się teraz rozwieść. Zostaniesz ze mną na noc? Sierpnia 1953 roku. Guten Tag. Dzień dobry, tato. Albercie. Koniec świata. Aleś wyrósł. Masz nasze zdjęcia. Tak. I kreski na drzwiach. Was wszystkich. Zacząłem naukę stolarstwa. Tak. Wiem. To wspaniale. I wiosłuję. Jak ty. Wspaniale. To było najdłuższe pół godziny w moim życiu. Po 5 minutach nie wiesz, o czym rozmawiać. Podobnie jak człowiek siedzący naprzeciwko. Potem zadaję następne pytanie. Co u Gretel? W porządku. Albert zawsze się cieszył, gdy było po wszystkim. Każdy radził sobie z tym w inny sposób. Na przykład ja bardziej postrzegałam to jako odgrywaną scenkę. Nowy Jork jest olśniewający. Byłam z Days w Muzeum Historii Naturalnej. Są tam ekspozycje o historii człowieka, zwierząt i roślin. Wszystko wygląda jak prawdziwe.
Und sieht wirklich alles ganz lebendig aus. Lubię pracę w ONZ-cie. To jedyna organizacja, która naprawdę chce pomagać ludziom. Sind doch die einzige Organisation, die den Menschen wirklich helfen will und die einer großen Sache dient, oder? Hilde. Najpierw musisz skończyć szkołę. Wygłosiłam nawet przemówienie o niemieckich szkołach. Wszystkim się podobało, wyobrażam sobie. Uczyliśmy się tam, jak wygłaszać przemówienia, a potem improwizowaliśmy. Każdy student miał temat, na który musiał się wypowiedzieć. Nigdy nie byłem dobry w swobodnych wypowiedziach. Jaki miałaś temat? Bohaterowie. 3 tygodnie temu napisałem, że system wynaturzył Hitlera. Potem doszedłem do przekonania, że system sam w sobie nie był głównym złem. System autokratyczny może sprzyjać upadkowi wartości moralnych, a także tworzy żyzne podłoże przenoszące śmiertelnego wirusa, którego rozmnożył przestępca Hitler. Dlaczego nazywa Hitlera przestępcą? Nie słyszałem, żeby mówił tak w przeszłości. Jego praca i życie. Cieszył się ze swoich dokonań. Kółko Speer. Zostaw go w Kosfeld. Cieszę się, że jedziemy do Düsseldorfu. Wolters był nacjonalistą. Gardził wszystkimi, którzy łapali wiatr w żagle. Może to był powód. A może jego przekonania i nastawienie zmieniły się i doprowadziły do zmiany sposobu myślenia? Nie chciał wiedzieć. Nonsens. Zachowywał się, jakby diabeł Hitler i jego szatańscy poplecznicy byli kamieniami żółciowymi, które usunięto z ciała niemieckiego narodu. Możesz powiedzieć światu, pacjent czuje się dobrze i znów zaczął jeść. Nikt w to nie wierzy. Każda epoka szuka środków wyrazu i architekci, jak my, muszą znaleźć właściwą formę. Teraz mamy nową demokrację walczącą o znalezienie własnego kształtu. Czyż nie chcemy pokazać, że nasza kochana demokracja jest odpowiednia? Szczególnie teraz, gdy znikają kontrowersje wokół stylu Kancelarii Rzeszy. Oto mój szkic banku przemysłowo-kredytowego. Okazały charakterystyczny obiekt miejskiej architektury. Bardzo funkcjonalny, z osłoniętą fasadą. Cóż za prostota. Od hali zgromadzeń do nowej prostoty. Dobrze wykonane i przekonujące. Nie dla wszystkich. Jest kilku zazdrosnych łobuzów. Nie zapomnijcie o umowie. Düsseldorf staje się centrum byłych nazistowskich prominentów. Napisał to nasz kolega architekt. Zrobili czarną listę naszych nazwisk. Jest pan na pierwszym miejscu, Tams. Dawniej członek zespołu Speera, dziś projektant miejski w Düsseldorfie. Brecker, najlepszy przyjaciel Speera. Właśnie gdzie on jest? Nie mógł przyjechać. Trzyma się w cieniu. Kontynuujmy. Doradca budowlany Piepenburg, były kierownik budowy kancelarii, teraz w Düsseldorfie. Kancelaria Rzeszy była przyzwoitym budynkiem, to nonsens. Gdyby jej nie zniszczono, urzędowaliby tam teraz Rosjanie. Dustman. Dawniej w pracowni Gropiusa, potem architekt w Hitlerjugend. Szuka powrotu do modernizmu. Powrotu? Tego nas uczono. Mogliśmy budować w stylu Bauhaus, ale nam nie pozwolili. Dr. Hendrich i Hans Heuser. Wcześniej budowniczy moteli, projektanci Osi Berlińskiej. Teraz wygrali dziesiątki konkursów, dopóki Tams był sędzią. Cóż znaczy 12 lat w porównaniu z historią architektury? Tak będą wyglądały drapacze chmur w niedalekiej przyszłości. To nowoczesna architektura. Tak się buduje na całym świecie, od Tokio do Nowego Jorku.
25 września 1955 roku. Wznieśmy toast za kogoś, kto nie może być tu dziś z nami. Za Alberta Speera. Siedzi o chlebie i wodzie. Niekoniecznie. Masz jakieś informacje? Z tego, co wiem z jego listów do rodziny, jest dobrze traktowany, przynajmniej przez aliantów. A Rosjanie? W trakcie rosyjskiej zmiany przez miesiąc traci na wadze. Gdy myślę o Speerze, Hitlerze... Boże, jak to było dawno. Jakby się nigdy nie wydarzyło. Proszono, bym przekazał pozdrowienia od Rydera. Wyszedł przedterminowo ze względu na zawroty głowy. Cathill wszedł do niego i powiedział: jesteś wolny, możesz iść, gdzie chcesz. Nie był w stanie się pożegnać. Oślepiły nas potężne reflektory. Były rzeczy, których nie dostrzegliśmy. Bo nie mogliśmy, Rudy. Speer zaczął gadać na procesie. Musicie mu wybaczyć, próbował ocalić własną skórę. Jeśli wyjdzie przedterminowo, może pracować dla mnie. Mamy mnóstwo roboty. Wypuszczono już baronów przemysłowych, Krupa, Flika, dzięki Amerykanom. Ale o Spandau decydują także Rosjanie. Nie wypuszczą go. Nigdy. Wszystko się zmienia. Powinniśmy coś zrobić. Prawnicy kosztują, a on nie ma nic. Pomyślcie o jego rodzinie. Dla Alberta. Dla naszego przyjaciela i szefa z inspekcji budowlanej. Za wspaniały zespół odbudowy zbombardowanych miast. Dla naszego ministra uzbrojenia. Nie pozwolimy, by ominął go ekonomiczny cud. Zagłębie Rury nigdy cię nie zapomni. Przepięknie. W Bonn zrobisz furorę. Oraz w Paryżu i Londynie. Weź torebkę. Teraz jesteś gotowa. Moja ulubiona firma z naszych zaskórniaków. Sam kazał. To nasz model Letni Wiatr. Datki pochodziły od Schlickera, Mommsena i ludzi z przemysłu stalowego, jak Roland i inni. Co miesiąc przesyłali pieniądze Woltersowi, a on wpłacał je na konto. Na wydatki szkolne. Na szkołę i inne rzeczy. Wolters się tym zajmował. Jak tłumaczyła to pana matka, mili ludzie, którzy dają pieniądze? Mniej więcej, przyjaciele. Możemy liczyć na wielu byłych pracowników Ministerstwa Gospodarki. Kumpfa widuje często w Ministerstwie Gospodarki w Bonn. Hezeman kieruje Departamentem Energii. W sekretariacie jest panna Urbanek, a na Placu Paryskim Schulze-Filic. Rosną nasze szanse w rządzie. Profesor Oberländer został ministrem. A Lübke jest najlepszym przyjacielem Rudiego. Ministrowie FDP i DP też są za uwolnieniem zbrodniarzy wojennych. To ja, Hilda, jestem przed Bundestagiem. Dobrze, do zobaczenia.
Jakie modne. Najpierw pokażę ci drogę. Potem przyjdź do mojego gabinetu. Denerwuję się. Nonsens. Zdziwiłabyś się, jak wielu przyjaciół ma tu twój ojciec. Ale Marie Kempf i Wolters uważali, że powinien się pojawić ktoś z rodziny. Zawsze zastanawiałam się, co zrobić, by uwolnić wcześniej ojca. Jak mogłam namówić aliantów, żeby przekonali Rosjan? I jak przekonać Rosjan, żeby wpłynęli na swój rząd? Moim głównym doradcą był ojciec. Kierował panią z celi. Tak. Mógł mi pisać, co sądzi, jakie ma wątpliwości i sugestie. Nie chciałam być postrzegana jako ktoś, kto ubija interes ze starymi nazistami. Wolałam rozmawiać z Weinerem i Carlo Schmidtem, znanymi jako przeciwnicy nazistowskiego reżimu. Byli mi bliżsi. Jedno okrążenie za drugim. Jest pan na wycieczce? Też mam swoje dziwactwa. Pan? Zbieram kilometry. Czy to nie szaleństwo zapisywać kilometry? Jeśli to pana bawi. Oprócz pracy w ogrodzie muszę przejść 7 razy po 7 kilometrów. Jeśli nie uda mi się w jednym tygodniu, przechodzą na następny. Od kiedy? Od 10 dni. Gdy będę przechodził obok, proszę robić znaki na piasku. Chwileczkę. Niech pan je wsadzi do lewej kieszeni, a po każdej rundzie przekłada jeden do prawej i policzy wieczorem. Jasne? Genialne. Dokąd pan zmierza? Do Heidelbergu. Dziwne, że jeden z nas jest znowu wolny. Wygląda inaczej, jest zrelaksowany. My też zmienimy się po wyjściu? Powiedział, że gdy wyjdzie, będzie ścigał Hessa. Hess torturował go psychicznie. Najpierw będzie ścigał mnie. Też to zapiszesz, Shira? Jak wszystko. A ty, Speer? To zabronione. Jak ja nienawidzę wschodu. Śnieg mnie przygnębia. Nie mogę go już znieść. Tej zimy nie pójdę już na górę. Speer. Jest pan architektem.
Wie pan, że też chciałem nim zostać. Ale wojna światowa. Oczywiście. Ale powstrzymały mnie wojna światowa i bezlitosna rewolucja październikowa 1917 roku. Inaczej zostałbym architektem jak pan. Najlepszym w Niemczech. Ale nawet wtedy pojawili się Żydzi. Zorganizowali strajk. Zabrakło amunicji. Setki żołnierzy w moim pułku straciło życie. Przez Żydów zająłem się polityką. Wie pan co, Speer? Nigdy nie żyłem tak jak inni ludzie. Przez ostatnich 20 lat rujnowałem swoje zdrowie. Chciałem odbudować Niemcy. Razem z panem Speer. Wznosić budynek za budynkiem. Niech pan pomyśli, co zrobilibyśmy z Berlinem. Ale Żydzi wszystko zniszczyli. Oni zmusili nas do tej wojny, wciągnęli mnie w nią. Zawsze byłem prorokiem i ludzie często się ze mnie śmiali. Ale ostrzegałem ich i teraz im odpłacam. Przejmiemy kontrolę i odpłacimy im. Co pan robi? 89 fasolek odpowiada 21 kilometrom i 400 metrom. Chce pan być wiejskim listonoszem? Znowu w drodze? Do Monachium. Potem przez Rzym na Sycylię i nad Morze Śródziemne. Dalej nie zajdę. Czemu nie pójdzie pan do Azji przez Bałkany? Przez Ankarę do Persji? A może do Chin? Nie wpuszczą mnie komuniści. Albo przez Afganistan do Indii i Birmy. Ciekawa droga wiodłaby przez Bejrut, Bagdad i Persepolis do Teheranu. To 4000 kilometrów przez pustynię. Mam nadzieję, że są tam oazy. Cieszę się, że mogłem pomóc. Widok bezkresnych, nagich urwisk, dzikich jak napierające nawałnice. Czasem widziałem skradającego się polarnego lisa. Wpadł na pomysł, żeby obejść świat. Godzinami zataczał koła po tej ścieżce. Widać, że nie było tu wiele miejsca. Wyobrażał sobie, że idzie przez Rosję, Kurdystan i Bóg wie gdzie jeszcze. Myślę, że to była zasadnicza część jego strategii przetrwania. Wiedeń rozkwitł, gdy książę Eugen wygrał decydującą bitwę z Turkami. Przepiękny barokowy Wiedeń. Rozkwitał tylko po chwilach największego niebezpieczeństwa. Doświadczymy tego samego, gdy odniesiemy zwycięstwo. Zbudujemy pałace i monumentalne gmachy. Czy bezbłędnie go zacytowałem? Czy ponure i odrażające chwile wzięły górę? Jeśli to był Hitler, jak mógł mnie zauroczyć na ponad 10 lat? Pani ojciec chciał tu budować? Tak słyszałam. Mieliśmy wynajęte mieszkanie. Chciał tu przyjechać i wybudować dom. Nie wiem, kiedy to kupił. Nie wiem, czy były jakieś plany. Proszę przeczytać. Profesor Albert Speer, więzienie wojskowe Berlin-Spandau. Na podstawie umowy z 4 października 1938 roku nabył pan działkę od Anne von Goldschmidt-Rothschild usytuowaną przy Inselstraße w Berlinie Schwanenwerder za kwotę 150 tysięcy marek.
15 kwietnia 1943 roku odsprzedał ją pan Rzeszy Niemieckiej za 389 506 marek. Kupił ją przed nocą kryształową i odsprzedał Rzeszy, zyskując 240 tysięcy marek. Nie rozumiem. Kupił ją za 150 tysięcy przed nocą kryształową. A w 1943 roku sprzedał Rzeszy, osiągając aryjski zysk w wysokości 240 tysięcy marek. Otrzymał to w Szpandau. Chcieli, żeby im oddał 1/10. Wolters wynegocjował kwotę 10 tysięcy za zachowanie milczenia. Rozpatrując ten wniosek, proszę wziąć pod uwagę, że moja żona i naszych sześcioro dzieci czekali przez ponad 10 lat. Mój najstarszy syn był pozbawiony ojca między 11 a 21 rokiem życia. Sześć osób czuje, że dalsza separacja od ojca będzie bolesną stratą w ich życiu. I do góry. To był wielki obraz. Naprawdę. Ojciec stał na nim w dumnej pozie. Dzieło wisiało u nas w domu. Poznajecie ten profil? Obaj wyglądacie jak tata. Wszyscy czuliśmy, że wystarczająco długo żyliśmy pod tym wielkim portretem. Dokąd? Może pod łóżko mamy? Wróci z wakacji, a tu ojciec leży pod jej łóżkiem. Ale niespodzianka. Postawmy go w garażu. Na twojej lambrecie. Zorganizowaliśmy prawdziwą procesję. Zdjęliśmy obraz i ceremonialnie wynieśliśmy go do garażu. Tam przepadł bez wieści. Co z twoją lambrettą? Działa jak zegarek. Pojechałem do Berchtesgaden. Nasz stary dom wciąż stoi, ale w budynku biurowym zrobiono restaurację dla amerykańskich oficerów. Z przodu dobudowali obrzydliwy taras. Patrzysz na to oczami architekta. Lubię studiować. Na egzaminie wstępnym musiałem narysować plan miasta dla profesora Dülgasta. Oczywiście wybrałem Heidelberg. Potem zadano mi pytanie, kiedy odkryłem w sobie talent do architektury. Idzie. Panie Hess, gdybym otrzymywał jedną markę za każdy kwadrans pańskiego spóźnienia, byłbym bogaty. Gdybym otrzymywał pensa za każde pańskie niepotrzebne słowo, byłbym bogatszy od pana. Twój ostatni dzień. Jeszcze jedno pytanie. Co się stało, gdy zarekomendowałeś mnie jako następcę Hitlera? To nie było tak. Hitler tylko spytał mnie, jak sobie radzisz jako dowódca na północy. Pochwaliłem cię. Oczywiście wiedziałem, tylko to chciałem wiedzieć. Rozumiem. Do pamiętników. Straciłem przez ciebie 10 lat. To twoja wina. Bez ciebie Hitler nigdy nie uczyniłby mnie swoim następcą. Wszyscy mówią tu wciąż o honorze. Co drugie słowo, honor, godność, opanowanie. Wojna kosztowała miliony istnień. Miliony zostały zabite przez tych oszustów w obozach koncentracyjnych. Ale ciebie martwi te 10 lat. Zginęło ponad 50 milionów ludzi. W twoich słowach wyraźnie słychać, że już napisałeś pamiętniki.
Szpandau. Brama otwiera się dla byłego admirała i ostatniego prezydenta Rzeszy Karla Dönitza. 65-latek wraz z żoną spotkał się z dziennikarzami. Były przywódca marynarki wojennej powiedział, że zachowa milczenie. Jestem chory. Tak, jestem chory. Nie rób hałasu numer 6 i wstań. Przywitaj się. Jesteś śmieszny. Więc mnie zastrzel. Zabrali Funka. Jest tak chory, że zwolnią go przedterminowo. Pana na pewno też wypuszczą. Być może, Toni. Tak. Pańska córka Hilda jest bardzo aktywna. Biega od Annasza do Kajfasza i z powrotem. Czasem myślę, że w domu rodzina nie wie, jak to jest w więzieniu. Nikt nie wie, jeśli nie siedział. Na każdej wizycie i w każdym liście starałem się być radosny. Dziś doszedłem do Pekinu, ale w Pałacu Cesarskim była demonstracja. 2-3-4 tysiące ludzi, kto ich tam zliczy? Kołysałem się w tłumie. Byliśmy parweniuszami. Wciąż wszystko dezawuuje. Zaczynam go lubić. Kancelaria Rzeszy zbudowana przez parweniusza. Budynki w Norymberdze, nowy wygląd stolicy. Jasne. Plany dla Germanii. Mógł być jednym z największych architektów. A teraz parweniusz. Więzienie go zrujnowało. Napisz mu, co myślisz. Zaczekajmy, aż wyjdzie. Znów przebudowuje pan Berlin? Mała oś. 4 metry szerokości, 15 długości. Na pewno ją pan dokończy. Jeśli pan mi pomoże. Proszę pomyśleć, ile mogłem zbudować. Z planami Führera. Nie. W Republice Federalnej. Nie potrzebujemy pańskiego Führera. Porównywał go pan z Napoleonem i Aleksandrem Wielkim. Wstydzi się pan teraz, ministrze? Proszę, kąpiel dla numeru 5. Kto ostatni do kąpieli? Nienawidzę tego wszystkiego. Strażników. Próbują być przyjacielscy. Ale są naszymi strażnikami. Do końca życia. Personelem. Strażnicy to też personel. Dziś w Berlinie rząd Niemieckiej Republiki Demokratycznej zatwierdził skuteczne środki, by zagwarantować krajowi bezpieczeństwo przed zachodnimi szpiegami. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na początku konfliktu między Wschodem a Zachodem i podziału Berlina myśleliśmy, że instytucja czwór władzy złożona z Rosji, Francji, Anglii i USA rozpadnie się. Mieliśmy nadzieję, że Rosjanie opuszczą ten układ i będzie po wszystkim. Numer 5. Natychmiast otwórzcie drzwi. Gdzie pańska dyscyplina? Dyscyplina.
W kółko dyscyplina. Stulpysk. O co chodzi? Opada. Nigdy się pan nie zmienia, nigdy. Muszę pana ukarać, więc do dzieła. Zrób to. Śmiało. Kiedyś spytałem go: panie Szper, gdy patrzy pan na swoje życie, młodego architekta, generalnego inspektora budowlanego, ministra Rzeszy, potem 20 lat izolacji w więziennej celi 3x3 metry, gdyby mógł pan ponownie przeżyć życie, odmówiłby pan i wolał zostać porządnym architektem w Heidelbergu? Odpowiedział: nie, zrobiłbym wszystko jeszcze raz. Cały ten przepych, hańba, zbrodnie i moje nazwisko w książkach o historii. Za godzinę dojdę do cieśniny Beringa. Słucham? Niech pan idzie. Za 20 minut zobaczymy wybrzeże. O czym pan mówi? Jedno słowo. Fasolki. Fasolki? Tak. W porządku. Co jeszcze? Spacer dookoła świata. To był pana pomysł. Kontynuował pan to przez te wszystkie lata? 78 514 okrążeń. W kilometrach 21 210. Widzi pan? Z mgły wyłania się już cieśnina Beringa. Gratulacje. Proszę, zabierzcie mnie. Jestem 25 kilometrów od Guadalajary w Meksyku. Alex Holzwege. To znowu Albert. Dziś o północy brama stanie otworem. Doszedł już do Meksyku. 31 tysięcy kilometrów. Byliśmy na bieżąco. Cały Szper. I Führer. 20 lat tajnej korespondencji. Gdy przyjedzie tu za tydzień, spójrz. Wszystko przepisane i gotowe do przekazania. Kwota wpłacana na jego szkolne konto wynosi obecnie 154 183 marki i 34 fenigi. Plus 25 tysięcy marek, które chcemy mu dać w gotówce. Proszę, moje panie. Byliście oddanymi przyjaciółmi.
Leben Sie wohl. Proszę o siebie dbać. Wie pan co? Nie. Proszę dać spokój. Możemy ruszać. 1 października 1966 roku. Panie Speer? Panie von Schirach? Gretel, Albercie. Panie Flexner. Zapewne chce pan usiąść obok żony. Bliskość, jaką wymusił na rodzinie przez niezliczone listy, nie wytrzymała zderzenia z codziennością. W domu przypominał obcego. Albert Speer opublikował swoje wspomnienia w 1969 roku, a w 1975 pamiętnik ze Szpandał. Obie książki były międzynarodowymi bestsellerami i uczyniły Speera bogatym. W żadnej z nich nie wspomniał o swoim przyjacielu Woltersie. Opowiem, jak spędziłem ostatnie 2 lub 3 dni. To was zainteresuje. Byłem podekscytowany. Nie opowie nam pan nic więcej? To było ekscytujące, ale cieszę się, że wyszedłem na wolność po 20 latach. Nun wieder draußen bin nach 20 Jahren. Albert Speer zmarł 1 września 1981 roku podczas pobytu w Londynie. Opracowanie wersji polskiej Bartosz Zimiński, czytał Paweł Straszewski.